studiu Telewizji Kujawy witam Państwa bardzo serdecznie. Witam naszego gościa, pani Agnieszka Jadoszewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nowa dyrektor niepublicznego żłobka Zenitek. Czy żłobek Zenitek, który jak sądząc z nazwy stanowi takie młodsze dziecko Centrum Edukacji i Kultury Zenit, już działa? Żłobek rozpoczyna swoje działanie w październiku 2013 roku. Obecnie trwają bardzo intensywne prace przygotowawcze, jeśli chodzi o adaptację budynku. Dlatego sądzę, że październik to jest taki realny termin rozpoczęcia działania przez naszą placówkę. Ta placówka powstała dzięki zaangażowaniu sporych pieniędzy unijnych. Centrum Edukacji i Kultury Zenit wygrało projekt i dzięki temu można było realizować to zamierzenie. Czy w związku z tym, że jest to inwestycja właśnie realizowana z pieniędzy unijnych, są jakieś obostrzenia, nazwijmy to najogólniej? Czy jest on przeznaczony dla jakiejś wybranej grupy osób, czy też, no, że tak powiem, każda osoba z ulicy może podejść i swoje dziecko zapisać? Niestety nie. To znaczy projekt skierowany jest do mam powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich bądź też urlopach wychowawczych. Projekt skierowany jest do mam dzieci w wieku żłobkowym, czyli od 5 miesiąca aż po 3 rok życia. No właśnie, jak to jest, pani dyrektor, z tą opieką nad dzieckiem? Ponieważ jeszcze niedawno były takie głosy, że żłobki, a zwłaszcza te w przeszłości państwowe żłobki, no nie zapewniały dzieciom odpowiedniej opieki. Rodzice starali się jak mogli, żeby pozostawić swoje maluchy pod opieką zaprzyjaźnionych sąsiadek, babć, tudzież innych opiekunek. Różne z tego wynikały historie. Teraz jakby zarówno pedagodzy, jak i psychologowie i wszyscy inni, którzy są specjalistami w zakresie opieki nad dzieckiem, przekonują, że jednak taka zorganizowana, fachowa opieka jest dużo lepsza. Jak to wygląda? Wszystko się zgadza. To znaczy rzeczywiście mam wrażenie, że pokutuje wciąż taki mit krążący wśród rodziców dotyczący tej opieki żłobkowej. Żłobki niestety dobrze nam się nie kojarzą. Traktujemy je ciągle jako takie przechowalnie dla dzieci, można powiedzieć. Natomiast rzeczywiście czasy się zmieniły i to podejście jest zupełnie inne. Żłobek Zenitek to będzie taka innowacyjna placówka, w której przede wszystkim będzie panowała bardzo rodzinna atmosfera. Grupy są bardzo małe, więc można liczyć na to, że panie opiekunki będą skupiały uwagę na indywidualnych potrzebach wszystkich dzieci, więc myślę, że mamy bez obaw mogą posłać swoje dziecko do takiej placówki. Wracając do pytania, istnieją badania, które wskazują na to, na przewagę opieki w chociażby żłobku, jeśli chodzi o rozwój dziecka, jego umiejętności adaptacyjne. W momencie, kiedy dziecko trafia do żłobka, do grupy rówieśniczej, rozwija się po prostu znacznie lepiej, aniżeli w momencie, kiedy znalazłoby się opieką najbardziej kochającej go niani, ale jednak osoby, która w trakcie opieki, no niestety, czasem musi zająć się domem albo też, prawda, przygotować obiad. Stąd sądzę, że tutaj wybór żłobka jest jak najlepszym wyborem. Poza tym należy zwrócić na to, że uwagę, że w żłobku Zenitek będzie funkcjonowała najnowsza baza, jeśli chodzi o zabawki. Wszystkie zabawki będą miały oczywiście właściwe atesty. W żłobku również zwracać będziemy uwagę na dotlenianie dzieci, stąd też pomysł na codzienne spacery. Wiadomo, że mamy, które wracają zmęczone po pracy, niestety nie zawsze mają na to czas. Tak więc myślę, że istotnym tutaj jeszcze argumentem jest to, że zatrudniony zostanie animator zabaw dla dzieci, który będzie tym dzieciom fundował, można powiedzieć, dodatkowe zajęcia w postaci zajęć rytmicznych, plastycznych, artystycznych. Stąd też taki nacisk na dodatkowy rozwój dziecka. Poza tym, jeśli chodzi o kadrę żłobka,
to są to bardzo młode osoby, jednak bardzo wykwalifikowane i są to osoby, które pomimo swojego młodego wieku posiadają już doświadczenie. Z jednej strony w opiece nad małymi dziećmi, ale z drugiej strony zwróciliśmy też przy okazji wyboru pani opiekunek uwagę na to, że są one również w znacznej mierze mamami. Więc myślę, że jest to też istotny argument, ze względu na to, że jednak mają doświadczenia z własnego domu, jeśli chodzi o opiekę nad własnymi dziećmi. Skąd pani wzięła się w Zenitku? Skąd ja wzięłam się w Zenitku? No cóż, wybrałam konkurs na dyrektora żłobka i nie ukrywam, że bardzo mnie ten obrót sprawy cieszy, ze względu na to, że sama jestem mamą. I myślę, że no cóż, opieka nad takimi małymi dziećmi to jest niesamowita frajda i jako, że jestem od lat związana ze szkolnictwem, między innymi nauczyłam angielskiego chociażby w przedszkolach, mam doświadczenie i tutaj to doświadczenie chcę również wdrażać, poza oczywiście kierowaniem placówką i takimi względami administracyjnymi. Wspomniała pani, że jest pani sama mamą, czyli pani swoje dziecko bez wahania oddałaby do żłobka. Teraz tak. Teraz tak, kiedyś miałabym wahania i miałabym obawy podobne, przypuszczam, wszystkim mamom. Ze względu na to, że tak jak wcześniej wspominałam, jednak ten mit żłobka jest bardzo powszechny. Natomiast w momencie, kiedy zagłębiłam się w badania dotyczące żłobków, kiedy jednak przejrzałam tą literaturę dotyczącą tego tematu, zrozumiałam, że tak naprawdę żłobek daje olbrzymie możliwości, jeśli chodzi o rozwój dziecka. I ze względu na opiekę wykwalifikowanej kadry, i ze względu na rówieśników, którymi to dziecko jest otoczone. Należy również wspomnieć chociażby o opiece pielęgniarskiej, która jest na stałe w żłobku, więc zdecydowanie tych argumentów jest mnóstwo. Słyszałam, że nawet rozmaite takie drobne rzeczy, jasna wady rozwojowe, jakieś płaskostopie, jakieś nowady postawy mogą być również przez specjalistów korygowane na miejscu, podczas zabaw, więc nie w taki jakiś drastyczny i trudny dla dziecka sposób, tylko no wręcz poprzez zabawę. Jak najbardziej tak, to znaczy wszystkie zajęcia na tym etapie rozwoju muszą odbywać się poprzez zabawę, ale jak najbardziej jeśli chodzi o chociażby wady postawy, płaskostopie, te wszystkie wady można oczywiście korygować poprzez zajęcia rytmiczne, zajęcia ogólnorozwojowe, które oczywiście w żłobku Zenitek będą prowadzone. Gdzie mieści się Zenitek? Zenitek mieści się na osiedlu Południe, więc myślę, że jest to istotne ze względu na to, że jest to osiedle, do którego łatwo jest się dostać. Na osiedlu Południe, na ulicy Sienkiewicza 4, zapraszamy wszystkich serdecznie. No właśnie, gdzie można dowiedzieć się jakichś szczegółowych informacji, gdzie można zapisać dziecko do żłobka? Dziecko można zapisać na ulicy Młynarskiej, w siedzibie Zenitu. Również tam pod numerem telefonu można uzyskać wszelkie szczegółowe informacje. Zapraszam również na stronę internetową żłobka, gdzie również wszystkie potrzebne informacje na pewno mamy zainteresowane znajdą. A proszę mi powiedzieć, jak będzie wyglądała odpłatność za żłobek, bo to chyba jest dla rodziców taki no, najważniejszy element. Odpłatność myślę, że jest symboliczna ze względu na to, że jest to odpłatność miesięczna w wysokości 400 zł. Z racji dofinansowania z wcześniej wspomnianego z Unii Europejskiej mogliśmy pozwolić sobie na obniżenie tej odpłatności, stąd jest to taka suma. Należy... To dużo mniej niż opiekunka, prawda? Dokładnie tak. Należy wspomnieć, że w tą kwotę wliczone są również zajęcia dodatkowe, tak jak rytmika, zajęcia ogólnorozwojowe, czy wcześniej wspomniane zajęcia z animatorem zabaw. Ile osób będzie mogło zapisać swoje dzieci do żłobków? Ile macie miejsc? Przewidziane są trzy grupy. W tych trzech grupach znajdzie opiekę 37 dzieci. I od 5 miesięcy, tak, do lat? Od 5 miesięcy do 3 lat. Do 3 lat. Czy z tą najstarszą grupą dzieciaczków już planowane są jeszcze, bo wspomniała pani o zajęciach oczywiście plastycznych,
Ale jakieś takie, no nie wiem, typu choćby ten angielski dla dzieci, czy coś takiego dodatkowego? Jako, że zespoły opiekunek są w trakcie pracy, mogę powiedzieć, że rzeczywiście w tych starszych grupach planowane są zajęcia językowe dla dzieci, chociażby tych najstarszych. Mamy nadzieję, że to będzie fajny pomysł i że się sprawdzi. Ja, jako że mam doświadczenie w tej materii, mogę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawa współpraca i że dzieci rzeczywiście znakomicie się odnajdują i wbrew pozorom rzeczywiście są w stanie już w tym momencie, na tym etapie rozwoju, poznać ten język. Oczywiście nie będą nim władały na tym etapie płynnie, ale poprzez zabawę rzeczywiście można do nich dotrzeć. Czyli zachęca Pani bardzo, widzę, włocławianki i nie tylko włocławianki, tak? Ponieważ jest to placówka przeznaczona również dla mieszkanek powiatu włocławskiego. Dokładnie tak. Zapraszamy nie tylko mamy z miasta Włocławka, zapraszamy mamy również z okolic powiatu włocławskiego, bo to również do nich skierowany jest ten projekt. A czym zachęciłaby Pani jeszcze dodatkowo, Panie, żeby jednak zdecydowały się no nie powierzać swoich dzieci, powiedzmy babciom, które choćby no najbardziej kochały te dzieci, to jednak, jak już wspomniałyśmy, muszą ugotować obiad, muszą coś tam przeprasować i sadzają wtedy najchętniej pewnie to dziecko przed telewizorem, żeby oglądało bajki, a z tego, jak wiadomo, dla dzieci nic nie wynika dobrego. Jeśli o to chodzi, to rzeczywiście istnieje tego typu problem i może to prowadzić do różnych zaburzeń, jeśli chodzi o zachowania dzieci. Ale jeśli chodzi o sam żłobek, myślę, że będzie to takie rodzinne miejsce, o czym świadczy chociażby liczba dzieci, która w żłobku będzie, ze względu na to, że nie jest to duża liczba osób. Poza tym, tak jak wspomniałam, stawiamy nacisk na te zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia rytmiczne. Poza tym będziemy też chcieli zwrócić uwagę na ten rytm dobowy dziecka, bo to w przypadku dziecka w tym przedziale wiekowym jest bardzo istotne. Więc będą wprowadzone systematyczne posiłki, systematyczne pory odpoczynku, tak żeby to dziecko miało ustalony z góry jasny rytm dobowy. Wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, tak jak zajęcia językowe, zajęcia z animatorem zabaw, zajęcia plastyczne. Poza tym planowany jest również plac zabaw wokół naszego żłobka, na którym dzieci będą po prostu bezpiecznie mogły się bawić, ze względu na to, że tam również znajdą się zabawki z atestami, które będą zwyczajnie dla dzieci bezpieczne. Niektóre przedszkola, z tego co słyszę, zaczynają już przyjmować dzieci dwuletnie. Gdyby miała Pani wybór, gdyby miała Pani dziecko w wieku 2 lat, wolałaby Pani je oddać do przedszkola czy do żłobka? Zdecydowanie do żłobka, ze względu na to, że dziecko dwuletnie jest na zupełnie innym etapie rozwoju, na jakim jest dziecko 3-letnie. Pomiędzy tymi dziećmi chociażby przykładowo jest bardzo duża dysproporcja, jeśli chodzi o rozwój. I dziecko 2-letnie zdecydowanie lepiej odnajdzie się w grupie swoich rówieśników, gdzie również w stosunku do niego skierowane będą zajęcia, ale na co należy zwrócić uwagę? Przedszkola nie dysponują taką bazą, jaką dysponuje żłobek, jeśli chodzi chociażby o leżakowanie, o nocnikowanie dzieci. W żłobku znajdzie się chociażby oddzielna zupełnie jadalnia przeznaczona specjalnie dla dzieci, więc myślę, że to też jest... Czyli te kwestie opiekuńcze są zdecydowanie lepiej rozwinięte, prawda? No bo jednak te dzieciaki nie są takie samodzielne w żłobku. Jak najbardziej nie, jesteśmy tego świadomi. No właśnie, a jak Pani się na to zapatruje, jesteście przygotowani przez to, czy jakichś gigantycznych ilości pieluch, nocników i tego typu historii przy takich maluchach? Jesteśmy z tego jak najbardziej świadomi, jesteśmy na to w pełni przygotowani. Tak, znajdzie się w żłobku oddzielna sala do przechowywania chociażby nocniczków i proszę być spokojnym, na pewno wszelkie te akcesoria znajdą swoje miejsce. Przygotowujemy się już od dłuższego czasu do przyjęcia dzieci, więc wszelkie tego typu aspekty są na pewno przemyślane i zaplanowane. Część miejsc jest już zajętych, tak? Dokładnie tak, natomiast zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, dlatego serdecznie zapraszam wszystkie mamy do zapisywania swojego dziecka do naszego żłobka. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Ja również mogę tylko zachęcić mamy do zapisywania dzieci do żłobka.
Dziękuję za to spotkanie. Przypomnę Państwu tylko, że naszym gościem była pani Agnieszka Jaduszewska, dyrektor niepublicznego żłobka Zenitek we Włocławku. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję uprzejmie i dziękuję Państwu.